Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią, środkową i południową Europą pole wysokiego ciśnienia, a nad pozostałym obszarem, niże, z frontami atmosferycznymi. Pogodę nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia i nad obszar kraju napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Dziś pogodnie na zachodzie i w środkowych regionach Europy, a nad pozostałym obszarem dużo chmur z opadami deszczu, na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a nad wschodnią Europą silne i porywisty wiatr. Najchłodniej w Moskwie i w Warszawie około 5 stopni, a najcieplej w Rzymie 22. I przejdźmy do mapy kraju. Od Warmii po Podlasie i Lubelszczyznę zachmurzenie duże i miejscami spadnie śnieg. Na Podkarpaciu i południu Małopolski śnieg lub deszcz ze śniegiem. Pod koniec dnia na Pomorzu Zachodnim możliwy deszcz, a nad pozostałym obszarem przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 4 stopni na południowym wschodzie do 8 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1021 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.